Witam wszystkich, tutaj Henarszyl. Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Z się jest Welsi. Siema, pamiętajcie, dzieci zostańcie w domu. Dorośli też, dlatego miałam takiego skina. Mam ogólnie trochę go umeblowanego, takiego do budowy zrobionego. No więc jest to skin do budowy, bo dzisiaj. Patrzcie, teraz zaraz zaczekajcie, widzę, jeszcze muszę tutaj coś ustawić. My Dobra. budujemy hotel. Tak, dzisiaj budujemy hotel i restaurację w sumie tak połączone ze sobą i będziemy To mieli będzie tak biznes, co jakby nie? kurort odpoczynkowy trochę. Będziemy mieli biznes. I A to ja. przesądzi to tak trochę bez szacunku dla sędziów, prawda? No nie Bo ogólnie będziemy. sąd jest zbudowany i chodzi o to, że będzie to się nazywać domowieża, bo tutaj ktoś wiecie, ktoś zrobił taką. Tablica ogłoszeń. No właśnie, ktoś wbił na serwa i zrobił tablicę ogłoszeń. Tablica ogłoszeń, pokoje dla gości, domowieża, tylko jedno żelazo za noc. Przesunięcie rozprawy Edwina, no to No i chyba. mi się wydaje, Tak, ogólnie, że ta bo rozprawa Edwina jest wieża, przesunięta. to wiecie, że ta wieża, to jest ta moja wieża, no bo tylko u mnie niby jest wieża, tak? No tak, ale gdzie to budujemy? Idziemy zbierać materialska. I musi to być w ładnym miejscu. Ej, dawaj, tutaj to robimy. Tutaj dobra, ej spoko, to ty wyrównaj teren, a ja będę zbierał drewno. Ale trzeba dużo wyrównywać teren, bo to ma być takie duże, wieże, będzie do korytarza w tym. No spoko, no to ale to wyrównaj no, jeżeli chcemy mieć, to No wyrównaj. jasne, pół góry łucne. Ku góry. No to ma być takie wieże, niby takie po prostu na zboczu góry, no. To będzie po prostu ładny widok z tej wieży. Albo nie wiem, dobra, wiem, że ogólnie Jakiegoś sobie dużego, do. zrób takie z trzy pokoiki, a ja zrobię jeszcze restaurację, w której będzie i stołówka. Nie, bez sensu. To ma być dużo pokojów, tak za 50 może Z nawet. 50 to będzie, to jest bardziej projekt na live, których jeszcze nie No robimy. tak, to jest bardziej projekt na live, dlatego tutaj zbudujemy część. Nazwiemy to domowieża część pierwsza A to tak, dama. bo, ale może w części pierwszej zrób tak pięć pokoi, taka mała pierwsza, część pierwsza budy. Nie, bo kapuję, że w Pierwsze hotelach. piętro, bo to ma być wieża, tak? To Nie, zrobimy pierwsze pierwsze i drugie budynki, piętro. pierwszy budynek zrób i zrób pierwsze piętro, pierwszy budynek i pierwsze piętro, bo na przykład zrobimy dwa budynki, co nie? Z Nie, przejściem. zrobimy jeden budynek. No dobra, to już się mamy Albo chyba. zrobimy takie dwa wielkie, gigantyczne wieże, które będą połączone parkiem z fontanną. No na przykład, ale wiesz co? No, więc No. ja zbieram Nie, nie rób drewno. tego z ciemnego drewna, to nie będzie pasowało. Na przykład, Czarny nie pasuje do nie, ale na wielkiej przykład budowli, podłogę a szczególnie zrobisz. na tle zielonego. Nie na przykład tego, na przykład to zrobię, na przykład z tego to zrobię na przykład podłogę. Lecę po teraz No, po to jest dęby. pomysł. Ej, może właśnie nie robić tego z drewna, tylko na przykład może na przykład z jakiegoś kamienia. Nie, z drewna to będzie wyglądać dobrze, mówię ci. Ale zróbmy to z drewna dębowego. To Spoko. powinno być tam dużo szkła, ale nie za dużo. Ogólnie pokaż Hajnaksel wieżę widzom, na której to mogło być inspirowane, ta cała domowieża. No tutaj ta wieża Welsiego. Ogólnie taki challenge, znajdź bałwana, no nie? Podpowiem wam, że gdzieś w moim kurorcie jest ukryty bałwan i to jest trudne naprawdę jego Takim znalezienie. kurorcie, a twoim, znaczy to nie jest kurort, tylko w twoim jakby. No znaczy tak, nie no, Ej, a żartuję. co z w ogóle Nie z wyborami? znajdziecie Bo ja już tego mam pomysł bałwana. w ogóle na partię, jeśli chodzi o wybory. Które pewnie będą, ale zbudujemy oddzielny budynek do wyborów. Tak, Ale ale wiesz nasze co? głosy, jak już mówiłem, będą się bardziej liczyć niż biców, bo to jest nasz świat. I my wiecie, my chcemy jednak bardziej decydować my niż oni, tak? Ej, no dobra, Niż wiesz co, wy zrobią. Elsie? Też trochę. Znaczy, Dobra, ogólnie ja właśnie ja ogólnie zrujnuję teren, ja mam wełną zaznaczę, gdzie co jest, to te, gdzie są te. pomysł na partię. Dobra, ale w ogóle, No Elsie, ja już mam mieć. pomysł na partię, już mam pomysł na partię. A jakie to będzie patio? Partia. Partia, a. Partia Myślałem, że to masz pomysł na patio. patio.
Nie partia na wybory. Wolność dyni. Nie, no zgapiasz. On to zgapia z naszego prywatnego świata. Ale nie może być też tutaj, też tam jest wolność dyni. A tutaj będzie wolność dyni. Nie, bo to jest to samo. I dobra, wyrównujesz teren? Tak, możemy włączyć speeda. Znaczy wiem, że niby to jest cheatowanie, ale chodzi o to, żeby szybciej zarosło to trawą, tak? To na razie włącz tego szybszego, tak? No dobra, bo jest na 30 ileś tamto. Ej, ja muszę sobie zrobić nową łopatę. Gamę, lule. Lando, pamiętajcie, gamy, gamy, ery, uly, e. Ry, any, dy, omy, z dużej litery ty i cyky, z dużej litery sypy, e, edy, bez żadnych spacji. No i sobie wpisujecie ile chce. Ja zawsze robię 1000. 1000? 1000. Ale będą lagi, ale jeszcze w sumie nie ma lagi. No już ja mam laga, bo mi się nie chce w ogóle to zapełniać, to trawa. No ja w ogóle nie mam laga. No właśnie, ja mam laga. A ja nie to mam. Tak jakby był na zero ustawiony tick speed. A na zero są lagi? Nie. No właśnie. Ale ja mam lagi, jak się przekopuję. Kurde, dobra. Gamy, lule, random, tick speed. Nie ma co się bawić. Znaczy... Random, tick speed. Wyrównujemy. Jezu. Ej, są lagi, wyłącz to. Ej, mega są lagi. No bo teraz sobie przyłączyłem na wyższe. No wyłącz to, bo cię zbanuję. Gamy lule. Maksymalnie to jest 1000. 12. Nawet i temy się nie chcą zbierać. A dobra, bo ogólnie jeszcze cieszę. A i ty tak w ogóle grał, wypisy? No właśnie, grał. Ja nie wiedziałam, że ty zagrał. Jedący. Musimy to jeszcze bardziej powiększyć. Mam tu takie wielkie dwie wieże, które będą strzelać do najwyższej klatki. A może my ściągniemy moda? Wiecie, generujemy sobie cały świat i ściągniemy moda, że można kopać, że można, znaczy budować na samą górę świata. No, nie ma ograniczeń na budowanie, to byłoby epickie. Ej, co? Czemu on się ci dołączył? Nie wiem, pewnie Cezak chciał coś to ogarnąć. Pewnie, ale skina nic nie zmieni, więc ciekawe co. Ej, nie zmieni skina. No właśnie mówię, że sobie nie zmieni skina. Ej, w ogóle ile... Może chciał się zmienić... O nie, on jest tym hakerem, co zrobił tą dziuplę. Jaką dziuplę? Ale czemu miałby być hakerem? Czy ja to wiem? On nam ze starości świata epickiego. I chciałem powiedzieć Minecraft Farma, dobra. Wstaw Hynaxel może link do Minecraft Farma w opisie, jeśli by ci się udało. Ja myślę, że coś wykombinuję. A jeżeli nie, to słabo. Dobra, ja... My... W sumie my powinniśmy się zabrać za budowę. Dobra, skoro budujemy, to już wstawię cię komendą, ale to tylko tak jednorazowo. Ale co wstawisz? A, dzień komendą. No. Welsi nie od 4 godzin. Welsi alarm głodowy włączony. Tak, pamiętajcie, nie głódźcie Welsiego, bo to się źle dla was skończy. Tak! Naprawdę źle. No ja byłem u Hydaxela, to był głód i było źle. Dobra, zaczynam budowę. Pyk, 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 pyk. No dobra, ja zaczynam branie patyku. Ale nie buduj, bo to jest za małe to, co tam zrobiłem. Muszę zaznaczyć najpierw... Nie! Co robisz? No muszę co? Zaznaczyć, co, jakiej będzie wielkości.
A i co, co będzie łączyć? Ja to wełną zaznaczę, no. Człowieku, nie cena. I co mi się shift nie klika? A wiecie, że w Minecraftie chyba do 1.6 był taki bug, że jak się zamykało drzwi, jak się było przed drzwiami i się zamykało drzwi, no nie, to wtedy tak jakby was drzwi wpychały w blok. Teraz też jest taki bug, bo jak się zamyka drzwi, to jest się w drzwiach. Ej, gdzie ty to budujesz? No tam mieliśmy chyba budować, co nie? Nie, ja wyrównuję teren w innym miejscu, blisko swojej chaty. No ja też tam jestem. No nie, nie jesteś tu, nie widzę cię. To gdzie ty to robisz? No ja sobie wykopuję teren teraz, równam to. Z ziemią? No co z ziemią? Ziemię wykopuję, równam teren, no. Ale gdzie to, czekaj. Gdzie ty jesteś? Przepraszam, widzowie, tepnę się, bo... No ale gdzie ty byłeś? Czekaj, gdzie jakieś trzy... Gdzie no tutaj. To? Tutaj, ale to nie jest tak blisko mojej chaty. No mówiłem, że blisko mojej chaty. Aha. Ja czemu wszystko teraz ma być przy twojej chacie? Nie fair jest. Nie mówię, że to jest przy mojej chacie. To jest bardziej przy chacie Cezaka, poza tym to jest mój pomysł, żeby zrobić hotel. A Hainaxel do tego po prostu sobie dodał swoją restaurację. Ale ja też chciałam zrobić restaurację. Tak się w tym samym momencie. Ale, no tak, ale nie. Ja powiedziałem, że chcę zrobić hotel. A, no nie, a ty potem powiedziałeś, że ty też byś chciał zrobić hotel albo nie. Restaurację. Halo? No halo. No, rozłączyło się, bo mi się włączyło, że nie można krzyczeć. Tak było, ja pamiętam. Co ty tu robisz? No wyrównuję teren, nie wiem. No... Dobra, zaraz w sumie już będzie idealna równinka pod to, jeszcze właśnie... I dobra, to się Cezar zdziwi, no nie? Tak, ja nagle bym taki hotel stanie pod chatą. No, największy budynek chyba na osiedlu, prawda? To będzie największy budynek na... No to będzie największy budynek na osiedlu. No, teraz moja chata jest największym budynkiem na osiedlu, Czerwina, nie moja chyba, prawda? O, ja twoja. Moim zdaniem twoja. A, no i ogólnie ja potem zrobię ankietę. Wiecie, ja zrobię ankietę, widzowie, czy... o kurde, ale ja daleko od mikrofonu. Ja zrobię ankietę, czy będziemy chcieli, czy chcemy ogólnie... Ale jednak sobie nie wkleję ten ankiety, to będzie tylko dla nas ankieta. Czy park Edwina będzie parkiem naszym, tak jakby, że on będzie publiczny, bo tam Edwin sobie posadził drzewka, tak? Czy park Edwina będzie publicznym parkiem, czy park Edwina nadal zostanie tak jakby w kompleksie Edwina, jeśli Edwin zostanie skazany? To nie jest kompleks Edwina. To czy my go czy my go tak jakby oddzielimy i to będzie oddzielny park? Czy po prostu będzie nadal w tym kulorcie opuszczałej chaty? Ej, dobra, mogę budować. Jeszcze nie, ja teraz zaznaczam ogólnie, gdzie co ma być. Ale tutaj ma być oto... 13 minut spędziliśmy na wyrównywaniu i zbieraniu drewna, no. Kurczę, nie chcę żadnych osiągnięć. Escape. Ej, dobra, odtąd dotąd ma być pierwsza wieża. A restauracja? Tak sobie wyliczyłem, odtąd dotąd ma być pierwsza wieża. A restauracja? Co? A restauracja? Restauracja, potem ci pokażę, gdzie będzie restauracja. Tutaj ją ogólnie nie, musimy jeszcze bardziej ten teren wyrównać. Musimy aż do tamtąd wyrównać teren i tutaj jeszcze dobudować, bo chodzi o to, żeby to będzie jak tak lewa wieża, znaczy prawa wieża, a obok tutaj będzie lewa wieża i pomiędzy wieżami będzie takie małe przejście, nie takie małe, jakieś 10-20 klatek. I tam będzie, no i w tym przejściu tak jakby będzie taka kilkupiętrowa restauracja. Dwóch. Już takiego obmyśliłem. Pasuje? Ale dwupiętrowa, wiesz? No może być i dwupiętrowa, czyli jeźdź, znaczy parter są. I pierwsze i drugie, czy parter pierwsze? Co? Powtórz. Parter pierwsze, drugie, czy parter pierwsze? Parter pierwsze. Ja myślę, że parter pierwsze, drugie będzie fajniejsze, bo...
po prostu więcej gości jednak będzie mogło się, ale wiesz... Ale lagi... Będzie się mogło daleko. Co? Bo lagi w chodzeniu są mega niefajne. Że wiesz, że po prostu nie trzeba będzie tak jakby schodzić, tylko wystarczy, że będziesz sobie, no... Wystarczy, że będziesz tak jakby... O ja, masz żelazo, potem że będziesz po prostu ze swojego piętra mógł przejść. Masz i żelazo? Tak najwięcej zrobimy. Myślę, że trzypiętrowa będzie masz optymalna. Masz żelazo? Co? Co? Masz żelazo? Nie mam, mam dwa. To dasz jedno, potem ci oddam. A na co ci? Na łopatę, żeby wyrównać teren. A, łopaty nie masz? No tak, ja ci mogę oddać swoją, ale jest częściowo zniszczona. No daj mi jedno żelazo. Proszę, dobra, potem ci oddam. Już to mówiłeś. Trzymaj, wiesz, to żelazo, znaczy ten teren ma być wyrównany do końca, nie? Długo się wyrównuje teren, nawet cały odcinek moglibyśmy wyrównywać teren, ale my jeszcze trochę tam dorównamy poza odcinkiem. No, bo ale... ten hotel ma też być otoczony tak jakby wielkim parkiem. Będą takie alejki z kwiatami, one będą do fontan prowadziły, będzie to otoczone drzewami, to będzie wszystko symetrycznie. Człowieku, to będzie największy budynek na osiedlu ever, to będzie największy projekt ever, jakim pewnie wykonamy w życiu, typie. Takie ja mam ambitne plany dla tego hotelu. No. Czy może na Creative kiedyś na jakiejś serii, na przykład Building Mind sobie jakąś taką teraz wymyśliłem, powiedzmy, albo wiem, albo na Build Warsach jakąś ogarniemy, no, World Edita, to wtedy może zbudujemy coś. A jakich Build Warsach, co to? No, znaczy nie, no, nie wiesz, co to Build Wars. To jest pierwsza nazwa dla tej kultowej serii dla twojego kanału, no. To jest Build Fight. No, ale pierwsza nazwa to była Build Warsy. Nie. Tak. Tak, ja pamiętam. Nie. Pierwsze dwa razy powiedziałeś do mnie Build Warsy. To Build War. Build War. No tak, Build War. Ale Build Wars, tak? Bo wiem, że byłoby Build Wars. Ej, kurczę. No jednak te wieże będą duże. Jak musisz iść, to zmieścimy pokojów na jednym piętrze. Przestań gadać o tym hotelu. Ja teraz chcę się zająć restauracją. Znaczy nie, na razie to trzeba ustalić, w jakim odstępie będą wieże, no nie? I potem dopiero będziemy mogli się zajmować. Wieża przestań w tym hotelu! Restauracja będzie pomiędzy oboma wieżami w hotelu. Skąd wiesz? Ty sobie nie planuj. No tak będzie lepiej. Tak będzie to ładniej wyglądało. Poza tym z obu wież będzie można się dostać do restauracji. A to będzie, wiesz, taka restauracja, że po prostu sobie kupujesz, tak możesz do niej od razu przyjść, ale możesz też po prostu sobie kupić. No i co? No i będziesz jak głupi zjeżdżał przez windę, rano przechodził do drugiego hotelu tylko po to, żeby zjeść w restauracji. Śniadanie na przykład. Wiem, mam pomysł, aż tutaj będzie drugi hotel i ja takie tutaj połączę restauracją, co? Nie będzie tutaj drugiego hotelu. Znaczy, no druga wieża, mojej, druga wieża, drugi ona hotel. Ma być oddalona gdzieś o tyle. No i właśnie ja tak restaurację zrobię. I potem ci ogólnie pokażę, jaki jest mój pomysł na to. A tu będzie restauracja, żeby my tutaj nie tak jakby nie zrobić ciebie. Tego. No nie tak, nie tak, nie ale tak, ja mam nie też tak, fajny bo tutaj... Tylko teraz my o sobie ale chodzi myślisz. O to, żeby te wieże były oddzielne, żeby nie były połączone jedną restauracją. O, no dobra, no to ją od teraz odepnę, no jeju, no co za problem odpiąć. No dobrze, chodzi o to, żeby te wieże na przykład gdzieś odtąd były zobacz, o tak ci wytyczam giltem, gdzieś... O, w ten sposób połączone ze sobą restauracją taką. To mają być połączone restauracją, czy nie? Mają, ale nie w ten sposób, jak ty to robiłeś. Bo te wieże są w zupełnie drugim miejscu, co ty to robisz. No zostaw! A jak chcesz, źle. Dobra, wiesz co, ta nie buduję. Ta wieża ma być w stronę domu Matsera. Gdzie jest dom Matsera?
No, Macera. Znaczy wieś, znaczy nie tego domu Macera. Tego sądu. To nie jest dom Macera, zaczekaj. Ta wieża druga ma być w A stronę wiesz co, Elsie? sądu, a nie w stronę. To wiecie co, widzowie? Moim zdaniem zrobimy z tej budowy kontynuację, ponieważ ja muszę zjeść obiad, a zresztą odcinek już trwa 20 minut. Nie będziemy Ale nie przedłużać, słuchaj ale Hajnalskiego, ja muszę chodzi tylko zjeść o to. obiad, nie rozumiesz? A ty No nie rozumiem, możesz, ale nie nie jesteś krzyż tak obok na mnie i mnie. nie możesz wyłączyć tego. Więc ja się z wami żegnam, bo ja lecę zjeść Ale obiad. ja chcę tylko powiedzieć coś. Jeszcze nagramy część drugą, a po części drugiej powiesz. Ja chcę teraz powiedzieć, bo to ważne. Chodzi o to, że ta druga wieża nie będzie w stronę puszczy, tylko Wiatr. będzie w stronę sądu. Ale ja I już budowałam koniec, już koniec. restaurację, nie rozumiesz? Ale restauracja będzie pomiędzy wieżami, a nie przed wieżami. To nie chodzi o to, żeby ona łączyła te wieże jako trzecia wieża, tylko żeby ona była pomiędzy wieżami. O, fajnie, Okej, że no diaksy zdobył wyszło. diaksy. Tylko, że no jakoś nie pokazało się osiągnięcie. Ale więc my się z wami żegnamy, spodziewajcie się także części drugiej. Pa, pa! A.